Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, w tym krótkim materiale chciałbym zrobić takie delikatne porównanie, ponieważ pojawił się w sklepie czołg ten oto, czyli T26 E5 Patriot. Jak wiecie, dostaliśmy tutaj takie testowe konta, community kontrybutorzy, właśnie z tymi dwoma czołgami, czyli zarówno Franca, jak i Patriot. No i dlatego mogę zrobić takie delikatne porównanie, ponieważ plus w całej sytuacji jest taki, iż równocześnie możecie kupić jedno i drugie, prawda? Czyli myślałem, szczerze mówiąc, że WG zrobi w ten sposób, że da France jakiś krótki termin, czyli no kupisz albo nie kupisz, natomiast nie było żadnych informacji o tym. To pewnie było zamierzone, żeby ktoś sobie kupił France, bo myślał, że a może ten Patriot to nie będzie na naszym serwerze, może to tylko na amerykański i tak dalej, to sobie kupię tego. No i problem jest taki, że delikatnie lepszy, zaraz będziemy o tym mówić, jest jednak ten czołg i liczą na to, iż ten, kto kupił France, kupi także i Patriota. Jeszcze jedna informacja, dzisiaj prawdopodobnie zostanie uruchomiony serwer testowy z linią szwedzką. Nie wiadomo, czy będą tam ciężkie czołgi też i TD-ki, czy tylko TD-ki. W jaki sposób ściągnąć serwer testowy? Moi drodzy, wystarczy śledzić stronę główną World of Tanks. To jest, jakby ktoś nie wiedział, tutaj po prostu i na pewno pojawi się artykuł, że ruszył serwer testowy. Trzeba tutaj kliknąć w ten artykuł, tam będzie link, trzeba ściągnąć sobie grę i wszystko w porządku. Możecie sobie wtedy grać na serwerze testowym, tam statystyki nie liczą się do tego głównego serwera. Myślę, że to jest jasne, nie trzeba tego więcej wyjaśniać. Są to tak jakby dwie gry. Jedną grę będziecie mieli tą normalną World of Tanks, a drugą tak zwany serwer testowy. Jeżeli raz go ściągniecie, to później będziecie musieli tylko go aktualizować. Tak jak ja na przykład mam tutaj, jak widzicie, serwer testowy. O, to jest skrót do zwykłego WOTA, to jest skrót do serwera testowego. Wystarczy, że tu kliknę, to nie ściągam całej gry, tylko ściągnie mi się aktualizacja. To by było na tyle z tego. I teraz jedziemy z porównaniem dwóch premek. Którą, kurczę, kupić? Obie są fajne. Od Skorpiona G można powiedzieć, że troszeczkę inne już są te statystyki. Natomiast pamiętajcie, że na serwerze testowym teraz już powinny być zbuffowane między innymi te czołgi, czyli na przykład AMX, M4A1 Revaloris dostanie dosyć fajnego buffa. Pantera 88 również dostanie buffa do mobilności, czyli troszeczkę polepszają. Ja się pytam w takim razie, gdzie jest buff dla czołgu Super Pershing, kurczę, no troszeczkę lipa. Ja zdaję sobie sprawę, że tam jest losowanie do któregoś poziomu tylko, do 9 konkretnie, ale jednak tej penetracji by się przydało, bo to nie jest czołg, Super Pershing nie jest czołgiem flankującym z boku przeciwnika, ponieważ jest wolniejszy niż na przykład czołgi ciężkie, prawda? Ale wracajmy do naszego głównego tematu. Czy kupić Patriota, czy kupić Liberty, albo czy w ogóle kupić? Słuchajcie, trzeba przyznać, że te dwa czołgi są dobre jak na premki. Tutaj, jeżeli ktoś zastanawia się, jaki czołg kupić, to zdecydowanie oba można polecić. Po prostu, po pierwsze, mają te czołgi penetrację. Powiem wam tak, grając Francą, Liberté, może ze dwa razy użyłem Golda, ale to może. Nie mówię, że w ogóle nie użyłem, bo po prostu tego nie pamiętam, ale jeżeli używałem, to bardzo, bardzo rzadko. Grając tym Patriotem to samo. 230 penetracji mamy tutaj, natomiast właściwie to dodajmy to do porównania. Jak to się robiło, tak? Dodaj do porównania i dodajmy France, dodaj do porównania. Tak, przy okazji dodam też Revaloris, ponieważ to też jest przecież do dziesiątek. Zobaczycie, jak Revaloris odstaje. Dobra, jedziemy z tym porównaniem. Okej, mamy dwie pierwsze pozycje. Po pierwsze, siła ognia. Różnica jest dość znaczna. Tutaj preferencje wasze będą grały główną rolę. Patriot ma niecodzienne działo jak na czołg ciężki 8 poziomu, czyli jest to działo 90
mm, prawda? Ono ma słabe obrażenia, 240, natomiast Franca ma działo 105 mm, czyli mamy tutaj obrażenia niestety tylko... Albo 100 mm, kurde, już teraz nie pamiętam. No nieważne, w każdym razie ma obrażenia zaledwie 300. Dlaczego mówię zaledwie? Ponieważ fear factor tego jest żaden. Po drugie, powiem wam, że wczoraj grałem sobie na streamie, zresztą wczoraj była kolejna edycja konkursu Pokonaj Hallaka. Gratuluję wszystkim, którzy wygrali ze mną. Nie było wczoraj trudno ze mną wygrać, ponieważ... kurczę, miałem jeden z najgorszych dni. Dwie pierwsze bitwy, tą właśnie Francą, zrobiłem tylko jeden celny strzał z przebiciem. Jeden celny strzał. I wiecie, co rzuciło mi się w oczy? Że oba te strzały... To było obrażenia typu 264, czy coś takiego. Czyli naprawdę lubi losować mu poniżej tych 300. No i niestety jest to słabe. Dodatkowa przewaga Patriota nad właśnie tym Liberté jest taka, że pestki do Patriota kosztują 250, a pestki do Francji kosztują 1000. Różnica naprawdę duża to jest. Dodatkowo dojenie tak zwane. Dojenie, czyli czy szybkostrzelność umożliwia nam zdetrakowanie kolegi i trzymanie go na gąsce, zanim się naprawi. Patriot jak najbardziej to umożliwia. Franca niestety nie. Oczywiście jak ktoś ma załogę tam na 75% i w ogóle nie ma nic w naprawie, to to wystarczy, ale takich graczy na 8 poziomie już nie ma, prawda? Wspólne cechy to opuszczanie działa i elewacja. Słuchajcie, depresja 10 stopni jest bardzo fajna i który czołg jest tutaj lepszy? Powiem wam tak, zależy z jakiej odległości strzelamy się z przeciwnikiem. Jeżeli z bliskiej, zdecydowanie lepszy jest Patriot, ponieważ on nie ma weak spota takiego ogromnego jak Franca. Natomiast jeżeli strzelamy się z bardzo dalekiej odległości, to mocniejsza wieża wydaje mi się, że jest we Francji, ponieważ przeciwnik po prostu ma trudność trafić, no wiadomo, garnek jest duży, ale ma trudność trafić w niego i wtedy więcej dingnie na pewno nam Franca. Następna rzecz to działo samo w sobie. Oczywiście większy kaliber, czyli mamy 2,78 niestety skupianie, a tutaj mamy 2,21, standardowo jest to 2,3. Tu są dane na 100% załodze. No i trzeba powiedzieć sobie jasno, że to skupianie lepsze jest zauważalne w Patriocie, naprawdę. DPM, bo to jest ważne, szybkostrzelność. DPM również jest po stronie Patriota. Może on bez żadnych skrupułów podejść do walki z medami. I to ma jeszcze, wiadomo, bardzo duży atut w postaci pancerza. No, medy nie mają takiego pancerza, prawda? Znaczy, no niektóre mają, powiedzmy, że T-54 Prototype ma pancerz bardzo dobry. Jedziemy dalej, 1500 hapsa mają wszyscy, no i właśnie teraz ten pancerz. Oczywiście 152 mm kontra 190 nie da się w żaden sposób, powiem wam, porównać. Pograłem sobie troszeczkę Patriotem i bez problemów przednia płyta jego jest przebijana, jeżeli jej nie skontujemy, jest przebijana przez czołgi typu Tiger, przez czołgi typu, no nie wiem, praktycznie wszystkie. Jedynie te, które mają 175 penetracji, potrafią się dingnąć, jeżeli im słabo penetrację wylosuje. Natomiast nawet nie ma co porównywać, bo 190 nie ma weak spota pod spodem, 190, a MXM4 nie ma weak spota pod spodem, ma 190 górna płyta, 120 dolna, czy to jest bez porównania, lepiej opancerzony jest ten czołg. Ale teraz dochodzimy do kolejnego bardzo, bardzo newralgicznego miejsca, czyli moc na tonę i w ogóle prędkość. O ile prędkości są takie same, zobaczcie, 42-40, o tyle Patriot ma o jeden konik więcej na tonę i wydawałoby się, że jest to niedużo, ale jeżeli to połączymy z mniejszymi oporami gruntu, jeżeli to połączymy z lepszym obrotem, to wychodzi nam, że niestety Liberté jest bardzo, ale to bardzo mułowaty, natomiast Patriot jest po prostu żwawym czołgiem, a jak na ciężki, to już jest naprawdę
super sprawa. Dodatkowo, mówiłem wam w wielu poprzednich filmach, te 14 koni na tonę, nie patrzcie na to w przypadku Francji, ponieważ ona jest bardziej mułowata. Po prostu zrobili coś takiego, że mimo tych 14 koni jest strasznie mułowaty czołg. Przewaga kolejna Patriota nad Francją to jest zasięg widzenia. 370 kontra 390. Bardzo odczuwalne będzie to w niektórych bitwach. 20 metrów standardowo. Przypominam, że to jest 20 metrów dodatkowo. No, radio można sobie pominąć. Także co nam wychodzi? No, bardzo biednie wychodzi, jak widzicie, taki Revaloris, prawda? No, wychodzi wręcz tragicznie, kurde. Nie dość, że ma tą samą prędkość. Nie ma w ogóle pancerza w porównaniu do tych dwóch. Coś tam wieżą może dingnąć. Pamiętajmy, że teraz dostanie buffa i 10 stopni będzie mógł opuszczać, ale to nie jest taka wieża jak Francji czy tutaj. Także... Jaki obraz nam się wyłonił z tego niewielkiego porównania? Największą wadą Francji jest mułowatość i ten wielki gar na wieży. Ale pamiętajmy, że jeżeli przeciwnik jest dalej, to wcale tak prosto nie ma tutaj trafić. Największą wadą tego czołgu jest słabość pancerza kadłuba. Mimo tego, z tych 150 tutaj, to jednak w to miejsce wbija nam się każdy czołg, którego spotkamy. Ja dzisiaj troszeczkę pograłem, jaka ciekawostkę mogę powiedzieć, że więcej już spotkałem patriotów, mimo tego, że dopiero od rana ten czołg jest. Czyli ludzie całkiem mocno się rzucili na tego patriota i WG zbije tutaj całkiem niezłą kasę. Co do kamuflaży, jest to tragedia. W WoCie i Wargamingu nie idźcie tą drogą. Nie podoba mi się strasznie, że nie można tego zmienić. Rozumiem jakieś walory patriotyczne, ale tak, mimo że jestem Polakiem, gdyby pojawił się polski czołg w barwach biało-czerwonych z jakimiś orłami, kogutami i tak dalej, to również chciałbym to zmienić i chciałbym mieć czołg normalny. Wystarczyłyby mi normalne oznaczenia, nie wiem, pierwszej dywizji pancernej albo coś takiego i wolałbym to mieć. Tak samo w przypadku tych dwóch. Niestety dostajemy pstrokate jakieś czołgi. Wiadomo, że to są barwy narodowe, tutaj francuskie, tutaj amerykańskie, natomiast no, mimo arkadowości WoTa chciałbym, żeby te czołgi można było zrobić jako normalne, czyli kamuflaż ten jakoś, nie wiem, zmazać, zdjąć. Okej, więc co kupić? Jak widzicie, na lepszej zdecydowanie pozycji jest Patriot. Lepiej zarobi netto, to jest podstawowa sprawa. I tutaj nie tylko chodzi o pociski, ale także o ten zasięg widzenia. Pamiętajcie, że jeżeli spotujecie przeciwników i ktoś po waszym spocie rozwala, no to wtedy macie za to kasę, prawda? Więc te 20 metrów więcej w przypadku ciężkiego czołgu 8 poziomu jest bardzo dużą różnicą. Mobilność. Mobilność ewidentnie po stronie Patriota. Nawet nie ma co porównywać. Liberté jest kolubryną, którą jedziemy w określony punkt i mamy założenie, że tam będziemy się bronić. Patriotem można robić różne manewry. Działo. Działo również stawiałbym wyżej Patriota, mimo tego, że tutaj mamy więcej obrażeń, to jednak potrafi wylosować nam strasznie słabo, a mamy nie możemy detrakować przeciwnika, bo się szybciej naprawi niż my mu gąskę zdejmujemy, także to po stronie zdecydowanie Patriota. Pancerz. Pancerz zdecydowanie po stronie Liberté, natomiast jeżeli pokazujemy wieżę z bliskiej odległości, również po stronie Patriota powiedziałbym, że jest przewaga, ponieważ trudniej mu tutaj wbić się właśnie w ten właz dowódcy niż w Patriocie w ten. Oczywiście jest pewna przewaga Francji również, że działo ma troszeczkę wyżej, ale przy tej penetracji, tutaj ile jest? Tam jest 230, tutaj jest 232. To nie ma aż takiego znaczenia, naprawdę. HP mają tyle samo, także tutaj jest chyba wszystko w porządku, moim zdaniem. Zresztą ten czołg Liberté jest dla ludzi takich jak ja, czyli takich trochę grubasków, taki co lubi sobie tam pojechać, posiedzieć w jednym miejscu i coś takiego. Także ja gdybym miał wybrać, to
to nawet bardzo mocno bym się zastanawiał. Natomiast dla normalnych graczy, którzy nie lubią wolnych pojazdów ciężkich, no to wybór jest oczywisty. To jest Patriot, Patriot i jeszcze raz Patriot. Jest mniejszy, to więc stanowi mniejszy cel. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Tak samo boczny tutaj rzut, jak weźmiemy. No to zobaczcie, jak ten się przedstawia, a jak ten się przedstawia. No to jest kolubryna, w którą z boku naprawdę łatwo trafić. Dodatkowo z boku mamy tutaj te płyty płaskie o grubości 55 mm. Potrafię się tutaj z haeka czy jakiegoś kumula wbić z działa potężniejszego, z jakiegoś trolla light i jest lipa, niestety. Jeżeli chodzi o artylerię, artyleria dużo lepszy cel dla niej, to jest Liberté. Już to odczułem na własnej skórze wielokrotnie, naprawdę artyleria jak pieprznie, to koniec świata. Także mój werdykt, jeżeli mam wam doradzić, oczywiście nie bierzemy tutaj pod uwagę tego, jaką nację chcecie szkolić, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś Francę chce szkolić, to nie kupi sobie Patriota. Polecałbym bardziej właśnie ten czołg amerykański. Myślę, że jest przyjemniejszy i zarobek netto będzie większy. Natomiast dla wszystkich osób, które lubią takie ciężkie pojazdy, wolne, nie wiem, czy tacy są w ogóle jeszcze w wocie, takie dinozaury jak ja, no to dla tych mogę powiedzieć, że ten czołg wcale nie jest taki zły. On był fajny, nawet jak miał 1350 życia, szło nim ugrać. Teraz, jak wiadomo, buffa dostał, też ma 1500. Pancerz przedni potrafi odbić ósemki, dziewiątki, dziesiątki też potrafi odbić. Dlatego, no, taki jest werdykt. Miejsce pierwsze, Patriot. Tuż za nim jest Liberté. Dla takich misiowatych graczy, leniwych bardzo. I to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.